Witam Państwa bardzo serdecznie w punkt, ale specjalne wydanie z okazji wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Witam raz jeszcze, Katarzyna Głyska. Bardzo dużo już wiemy, ale czekamy na tą główną konferencję obu prezydentów, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wtedy już wszystko będzie jasne i będziemy mogli w szczegółach poznać to, co w ogóle poznać możemy, bo zapewne część porozumienia pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi ma również wersję swoją tajną, część tajną. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Polska, jest w studio Telewizji Republika. Witam cię, Tomku, bardzo serdecznie i za chwilę połączymy się z panem Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim, znawcą spraw międzynarodowych, politologiem, doradcą swego czasu ministra spraw zagranicznych. Dziś pan doktor Żurawski-Welgrajewski zasiada również w Radzie, którą powołał prezydent Andrzej Duda, więc będziemy komentować wszystkie wydarzenia. Pan doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski zdaje się, że jest już z nami w połączeniu telefonicznym. Jeżeli tak, to witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Halo, halo. Dobry Mam wieczór. Nadzieję, że za moment się usłyszymy. Pan doktor dołączy do naszej rozmowy. Przypominam, że cały czas czekamy na konferencję prezydenta Polski i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Do tej pory dowiedzieliśmy się tyle, że nie będzie to 1000 żołnierzy, tylko najprawdopodobniej 2000 żołnierzy, że będzie pewien rodzaj bazy zlokalizowanej w Polsce. Baza będzie, zresztą zgodnie z polską propozycją, w pewnym stopniu finansowana, przynajmniej cała jej infrastruktura, z budżetu polskiego, a Amerykanie też będą partycypować w jej kosztach. 2000 żołnierzy amerykańskich. Dużo? Mało? 2000 dodatkowo, bo przecież to żołnierze amerykańscy i żołnierze NATO są w Polsce. No z tą obecnością to jest też pewna gra, dlatego że formalnie jest 4000, a praktycznie często przebywa dużo więcej. Tak naprawdę nikt dobrze nie wie, bo oni się wymieniają, ale jak się wymieniają, to potrafi przebywać ta zmiana, która odjeżdża i ta, która przyjeżdża. Potem przyjeżdżają dodatkowo na ćwiczenia, więc tak naprawdę ilość żołnierzy amerykańskich na terenie Polski to nie jest 4000, prawdopodobnie ich jest sporo więcej. Ale jakby gwarantowane jest te 4000, tak? Nie mniej niż będzie i teraz podwyższamy do 6000. No to jest taka dywizja czasu pokoju, tak? Bo amerykańska dywizja jest większa, ale taka dywizja czasu pokoju, czyli taka bez pełnych stanów, choć nie jest to jeszcze dywizja. Ale chodzi o coś innego. Przyjeżdża pełna logistyka dla całej dywizji, przyjeżdżają dowództwo, prawdopodobnie też z jakimś wysokim oficerem armii amerykańskiej. Przyjeżdża... No my na razie spekulujemy, ale przynajmniej z tych informacji, które teraz do nas docierają, no wynika, że będzie po prostu powstanie nowa baza. Tak, no będzie coś w rodzaju nowoczesnej bazy, bo to, co jest w Ramstein, to jest taka baza, powiedziałbym, okupacyjna, bo ona była zamontowana po to, żeby pilnować Niemców, żeby im coś głupiego do głowy nie przyszło i znowu nie wrócili do Hitlera albo kogoś takiego. A potem już była taką bazą na czasy sowieckie. Dzisiaj bazy muszą być rozproszone ze względu na możliwy atak choćby lotniczy, także duże skoncentrowanie w jednym miejscu wojska jest po prostu niebezpieczne, więc to wojsko się rozprasza i chowa, żeby ono jednym uderzeniem nie zostało zniszczone. Będzie w różnych miejscach, ale oczywiście ono będzie mobilne, ono będzie mogło się wspierać, a przede wszystkim będzie miało ogromną zdolność przyjęcia dużo większej ilości żołnierzy w dużo krótszym czasie, niż by to się odbywało, gdyby tych baz nie było. Jest z nami już pan doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Mam nadzieję, że teraz się usłyszymy, bo to jest połączenie telefoniczne. Dobry wieczór raz jeszcze, panie doktorze. Czy już się słyszymy? Dobry wieczór. Ja cały czas państwa słyszę. A, jest wszystko w porządku. W takim razie słyszymy się. Panie doktorze, jak pan skomentuje zupełnie na gorąco, no i jeszcze niepełne informacje, które zostały przekazane przez obu panów prezydentów, szczególnie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli około 2000 żołnierzy amerykańskich, którzy w jakiś sposób będą stacjonować w Polsce. Nie wiadomo, czy się będą zmieniać, czy będą na stałe. To chyba nie jest jeszcze jasne. Przynajmniej opinii publicznej nie jest
jasne do końca. Pan prezydent Donald Trump powiedział również, że to będą żołnierze, którzy zostaną przeniesieni z innych miejsc, gdzie stacjonują żołnierze amerykańscy w Europie. Nie będą to żołnierze, którzy dodatkowo zasilą kontynent europejski. Jak pan ocenia tę propozycję? Ja myślę, że mamy bardzo duże podstawy do optymizmu i żeby je pokazać naszym telewidzom, to trzeba spojrzeć na to z dosyć szerokiej perspektywy, uzmysłowić sobie, że Stany Zjednoczone są w 18 roku wojny i to dla demokracji od 2001 roku, od zamachu. Dla demokracji jest to bardzo duże obciążenie i żeby wygrywać wybory w Stanach Zjednoczonych, trzeba obiecać amerykańskim obywatelom zmniejszenie ciężarów, a żeby zmniejszyć ciężary amerykańskiej odpowiedzialności za stabilność na świecie, trzeba część z nich przerzucić na wybranych regionalnych sojuszników. I Polska bardzo dobrze wpisuje się w tę politykę. Proszę zauważyć, że tego samego dotyczyły rozmowy w Hanoi z Koreą Południową, Japonią, gdzie tam był nacisk amerykański na to, żeby to tamci sojusznicy przejęli część odpowiedzialności. Tego samego dotyczyła konferencja bliskowschodnia, gdzie kombinowano sojusz sunnicko-izraelski. I w Europie Środkowej wobec odmowy Niemiec, co zresztą dzisiaj bardzo wyraźnie w czasie owego spotkania wystąpiło, to krytyka pod adresem Niemiec ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest po prostu pokłosiem tego, że Niemcy w tę rolę wiodącego regionalnego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie wejść nie chcieli, w związku z czym weszła Polska. A nam się to jeszcze dodatkowo nałożyło na wspólnotę interesów nie tylko bezpieczeństwa, nie tylko politycznych interesów Stanów Zjednoczonych, tak międzynarodowych, jak i wewnętrznych, bo to jest pewien przyczynek do wygrania kolejnych wyborów przez prezydenta Trumpa, to właśnie ulżenie ciężarów poprzez przerzucenie na wiodących regionalnych sojuszników, ale i to jest interes dla Pentagonu, który przez akcję Polski, która ostrzega przed agresywną Rosją, ma większą wiarygodność w domaganiu się przekierowania części środków amerykańskich na wznowienie zbrojeń, co oczywiście cieszy wojskowych amerykańskich i cieszy przemysł amerykański. Dzisiaj mamy świeżą informację o porozumieniu Pentagonu z Lockheed Martin na długą serię myśliwców, co oczywiście obniży cenę, co i dla nas jest dobrą informacją. No i trzecim filarem tego wszystkiego jest fakt, że w 2016 roku Amerykanie uwolnili swoje surowce energetyczne, gaz i ropę. Poprzednio był zakaz ich eksportu. Teraz są największym eksporterem na świecie, poszukują rynków, a my chcemy się uwolnić od dominacji rosyjskiej na rynku polskim, a ponieważ tworzymy Trójmorze, z infrastrukturą przesyłu surowców energetycznych, gazu właśnie i mamy LNG terminal w Świnoujściu, z perspektywą wejścia w ten sposób na rynek środkowoeuropejski, co z kolei interesuje amerykańską branżę energetyczną. A ona, żeby inwestować, musi mieć osłonę wojskową swoich inwestycji. To wszystko się nam spina w logiczną konstrukcję interesów amerykańskich i polskich, wzajemnie się wspierających, w związku z czym wiarygodność tej umowy i czas trwania, obopólny interes, moim zdaniem, bardzo ładnie nam tutaj gwarantuje i mamy rzeczywiście duży sukces i duże nadzieje na trwałość tego rozwiązania. Szanowni panowie, a teraz pytanie, od którego być może w ogóle należało zacząć tą rozmowę. Co to zmienia, ta umowa, co ona zmienia z polskiej perspektywy, jak ona zmienia naszą perspektywę międzynarodową, jak ona zmienia nasze bezpieczeństwo? Tomasz Sakiewicz. No, do tej pory Polska była traktowana albo sfera wpływów Niemiec, albo sfera wpływów Rosji. No, dzisiaj oczywiście wchodzimy bardzo mocno w obszar polityki amerykańskiej, ale dla partnerów europejskich my jesteśmy podmiotem. I jednak trudno będzie Polskę traktować jako kogoś, kto zaraz będzie przejęty przez Putina czy przez Berlin. Nie mówię o działaniach wojennych, mówię o wpływach politycznych, gospodarczych. Jednak trzeba Polskę traktować podmiotowo. I to też oznacza na przykład inną pozycję gospodarczą. Bo z punktu widzenia tych wielkich inwestorów, tych wielkich inwestycji, patrzenie na kraj, który jest niestabilny geopolitycznie, no to można tutaj krótkie interesy robić.
ale trudno już mówić o budowaniu Doliny Krzemowej, czy postawieniu jakiejś wielkiej fabryki, która nie będzie tylko składakiem samochodów, a będzie próbowała od zera coś produkować. Czyli my stajemy się w tej chwili realnym podmiotem, który musi budzić zainteresowanie wielkiego biznesu. Ale co jeszcze istotne, dla mniejszych krajów wokół Polski, my stajemy się gwarancją bezpieczeństwa. Będąc sami bezpieczni, możemy pewien stopień bezpieczeństwa gwarantować innym krajom. No właśnie, i ten wątek też skieruję do pana doktora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. W zasadzie na ten temat mówił w poniedziałek w Sygnałach Dnia na antenie Polskiego Radia Jedynki pan profesor Krzysztof Szczerski, szef gabinetu pana prezydenta Andrzeja Dudy. On mówił o tym, używając właśnie takiego określenia, że Polska stanie się centrum dystrybucji bezpieczeństwa z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, z perspektywy zaangażowania Amerykanów w naszą część Europy, czy w ogóle po prostu zaangażowania w Europie. I jak pan ocenia w takim razie no, nasze bezpieczeństwo i nasze perspektywy z tego punktu widzenia? Zgadzam się w pełni z tą oceną. Tutaj chodzi o kilka wymiarów. Po pierwsze oczywiście o ten najważniejszy, czyli wymiar wojskowy, gdzie ze względów logistycznych, również planowanej infrastrukturze na przykład Centralnego Portu Lotniczego, czy tej infrastruktury transportowo-komunikacyjnej, która powstanie w ramach Trójmorza, ale także w czysto wojskowym wymiarze, to znaczy z uwagi po prostu na potencjał wojskowy Polski, który jest w tej chwili wśród państw wschodniej flanki NATO najsilniejszy, szczególnie jeszcze przy no, dosyć opłakanym stanie Bundeswehry niedoinwestowanej od już 20 paru lat. I w tej sytuacji jesteśmy również politycznie i gospodarczo silniejszym magnesem, mając za sobą wyraźne i deklarowane publicznie poparcie Stanów Zjednoczonych, łatwiej nam będzie zbierać poparcie naszych sąsiadów z regionu, którym trudniej byłoby poprzeć Polskę w grze wobec potężnych Niemiec czy Francji, samotną Polskę. Natomiast Polskę, która jest ukazywana bez żadnych wątpliwości jako wiodący sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie, jest poprzeć łatwiej. I proszę pamiętać, że nasi sąsiedzi na północy i na południu to są kraje od 1,2 miliona do powiedzmy 10 milionów. Wyjątek stanowi Rumunia, która ma 19 milionów ludności. Pozostałe kraje mają poczucie własnej słabości, one niechętnie by wchodziły w jakieś bardziej ryzykowne przedsięwzięcia u boku partnera, który jest niedostatecznie jednak silny samotnie. Natomiast jako wiodący sojusznik Stanów Zjednoczonych stajemy się znacznie bardziej atrakcyjniejsi, znacznie bardziej atrakcyjni dla sąsiadów, w związku z czym nasza zdolność integracyjna w regionie rośnie. Również proszę zauważyć, że nawet poza NATO, to znaczy ostatnia sprzed tygodnia deklaracja Kongresu Stanów Zjednoczonych na kierunku ukraińskim o tej perspektywie stworzenia specjalnego statusu sojuszniczego dla Ukrainy, w sytuacji porażki obozu proniemieckiego na Ukrainie, czyli prezydenta Poroszenki, w sytuacji wyczerpania możliwości marszu ku Unii Europejskiej poprzez sukces, znaczy poprzez osiągnięcie tego, co było do osiągnięcia bezwizowego ruchu, stowarzyszenia i pogłębionej strefy wolnego handlu. Teraz przed tym naszym partnerem stoi zbliżenie z Zachodem po liniach natowskich, a tutaj jesteśmy my. My właśnie jako ten silny sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie, a zatem to ma przełożenie na wszelkie kierunki polskiej polityki, zarówno wewnątrz europejskiej, jak i wewnątrz natowskiej, jak i poza strukturami NATO czy Unii Europejskiej. W każdym z tych wymiarów Polska jako podmiot gry w naszej części świata rośnie. Ja dosłownie pamiętam wypowiedź chyba sprzed kilku dni, myślę, że to mogła być nawet wczorajsza wypowiedź, przedwczorajsza wypowiedź byłego szefa MON z czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, pana ministra Siemoniaka, Tomasza Siemoniaka, który gratulował podpisania tej umowy, ale jednocześnie mówił, że to jest dopiero początek, że tak naprawdę to jest czysta symbolika, że trzeba dużo więcej, że to poza tym, że to ładnie wygląda i w dobrej stawia nas w dobrym świetle, no to nic specjalnego za tym nie idzie. No, nie toczy się wojna na terenie Polski, żeby rozległy się gwizdki w koszarach amerykańskich, ogłoszono mobilizację i w ciągu 48 godzin tu musieli lądować, no, gdyby się działo coś złego. To pewnie by tak się to wyglądało, no, ale skoro działamy w warunkach pokoju i dbamy o to, żeby był ten pokój,
to tylko zwiększamy gotowość do obrony, więc można te działania podejmować systematycznie, stosunkowo najniższym kosztem, bo działania gwałtowne są drogie i często mniej efektywne. Państwo, ja przepraszam na moment przerwę, państwo już widzą na ekranie, to jest miejsce, które jest przygotowane już na konferencję prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, więc my również oczekujemy razem z tymi, którzy oczekują w ogrodach Białego Domu, oczekujemy na tę konferencję, jak tylko ona się rozpocznie, będziemy ją dla państwa transmitować. Ja cytowałam tutaj przed chwilą wypowiedź profesora Krzysztofa Szczerskiego. On mówił o tym, że Polska dzięki tej umowie stanie się takim centrum dystrybucji bezpieczeństwa z punktu widzenia Ameryki, ale profesor Szczerski mówił o kilku elementach. Mówił o tym, że ta wizyta i to spotkania, te spotkania, które odbywają się, teraz się odbywają, ale będą się odbywać w ciągu najbliższych dni, bo prezydent niemal tydzień spędzi w Stanach Zjednoczonych, prezydent Andrzej Duda, będą dotyczyły bardzo wielu aspektów współpracy polsko-amerykańskiej. Oczywiście ten najważniejszy to aspekt bezpieczeństwa i aspekt współpracy dotyczącej uzbrojenia polskiej armii, ale będzie też aspekt energetyczny, niezwykle ważny, o tym wspomniał pan doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, ale również sprawy biznesu, a nawet sprawy współpracy w badaniach medycznych. Więc rzeczywiście ta wizyta ma taki bardzo szeroki wachlarz różnych tematów. Przed chwilą pan doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski mówił o tym, że to zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi stawia nas w innej perspektywie wobec naszych potencjalnych partnerów i tych, którzy być może będą starali się być naszymi sojusznikami, ale również i tych, z którymi toczymy jakąś rywalizację na terenie chociażby w ramach Unii Europejskiej. A ja pana zapytam, też zwracam się do pana doktora Żurawskiego-Welgrajewskiego o to, co to porozumienie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oznacza dla Federacji Rosyjskiej? No przede wszystkim jest to potwierdzenie faktu, że Polska jest państwem ważnym dla interesów Stanów Zjednoczonych i wszelkie kalkulacje oparte na przeświadczeniu, że może być porzucona i stać się łatwym łupem czy przedmiotem szantażu wojskowego ze strony Federacji Rosyjskiej dla wymuszenia rozwiązań kluczowych dla Europy Środkowej, bo złamanie Polski rozstrzygałoby o losie Europy Środkowej. Że tego typu kalkulacje są zupełnie nierealistyczne, należy je porzucić. A zatem wzmocnienie wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce jest podniesieniem skuteczności odstraszania polegającego na wpływaniu na proces decyzyjny na Kremlu poprzez uzmysłowienie decydentom na Kremlu, że zamiary agresywne wobec Polski spotkają się z konfrontacją naprawdę ze Stanami Zjednoczonymi. Nie dlatego, że Amerykanie podpisali jakieś dokumenty, tylko dlatego, że są na miejscu i planowanie operacji przeciwko Polsce musiałoby zakładać wydanie instrukcji oddziałom inwazyjnym co do tego, jak się zachować w momencie wejścia w styczność bojową z oddziałami amerykańskimi. A to jest wyzwanie polityczne, którego Rosja nie podejmie oczywiście, tak jak nie próbowała nigdy zająć zachodniego Berlina, chociaż przecież nie potęga garnizonu alianckiego w Berlinie rozstrzygała o tym, tylko fakt, że był aliancki. I tu mamy z tym samym mechanizmem do czynienia, w związku z tym, że jest on rozbudowywany. Oczywiście istniał od wiosny 2017 roku, od momentu, gdy wypełniono te postulaty, które zgłoszała wschodnia flanka NATO B9 z inicjatywy Polski i Rumunii jeszcze w 2015 roku. To była jedna z pierwszych inicjatyw świeżo wybranego wówczas prezydenta Dudy. Teraz to jest jeszcze bardziej wzmacniane, potwierdzane także silnymi związkami biznesowymi, zarówno z biznesem zbrojeniowym amerykańskim, jak i energetycznym, w związku z czym nie pozwala na żadne fantazje na temat tego, jaka jest skala związków polsko-amerykańskich i czy Polska jest poważnym czy niepoważnym sojusznikiem, czy agresja na nas spotka się, czy nie spotka z reakcją amerykańską. Panie doktorze, ja jeszcze dopytam jeszcze o jeden aspekt, bo w tej chwili mówił pan o tym, jakim sygnałem dla Kremla jest podpisanie umowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, a czy
To jest również sygnał, który dotyczy państw nadbałtyckich. No one przede wszystkim są wymieniane zawsze, jeżeli przedstawiane są takie scenariusze konfrontacyjne i scenariusze, które przewidują bardziej agresywne działanie Federacji Rosyjskiej już w konfrontacji z Paktem Północnoatlantyckim, no to przede wszystkim kraje bałtyckie są wymieniane jako te, które pierwsze by się musiały zmierzyć z takim atakiem. Czy to również zmienia ich perspektywę? Jak najbardziej. Polska jest bezpośrednim sąsiadem państw bałtyckich, przez Litwę oczywiście. W ramach tych umów, które dzisiaj były podpisane, szczegółów jeszcze nie znamy, ale jest rozwinięcie systemu dalekiego rozpoznania przez zainstalowanie tutaj amerykańskich elementów tego systemu. Ten system oczywiście obejmie także przestrzeń państw bałtyckich, więc jak najbardziej i w wymiarze politycznym, i w wymiarze czysto techniczno-wojskowym wzmacnia to osłonę także naszych nadbałtyckich sojuszników. Bardzo dziękuję. Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski był gościem telewizji Republika. Raz jeszcze dziękujemy. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Polska w studio. Czekamy razem. Państwo też z nami czekają. Państwo już widzą ogrody Białego Domu i miejsce przygotowane, gdzie prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump powiedzą prawdopodobnie dużo więcej szczegółów niż te, które do tej pory poznaliśmy na temat umowy polsko-amerykańskiej. Tomasz Sakiewicz. Może warto opowiedzieć, co się działo przed ogrodami Białego Domu, bo tam była Polonia. Ale kim była ta Polonia? To była demonstracja poparcia dla polityki, dla budowy Fatu Trump, zorganizowana przez kluby Gazety Polskiej, bo dosyć oszczędnie media gospodarują tą informacją. O ile jeszcze wspomniałem o jakiejś Polonii, to nie wiedzieć, czemu jakoś od prawa do lewa nie przychodzi mediom, że to zrobiły kluby Gazety Polskiej, które szczególnie z tych okolicznych Stanów, czyli znaczy nie tak odległych okolicznych, w przypadku Stanów to jest przesada mówić, ale od Michigan przez Nowy Jork, Filadelfię, i te stany, New Jersey, ale też i z Kalifornii przyjechali tam popierać tą ideę współpracy polsko-amerykańskiej. No właśnie, to też warto przypomnieć, że pan prezydent Andrzej Duda wykonał wobec tych osób specjalny gest, bo zatrzymała się kolumna z delegacją polską właśnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Pan prezydent Andrzej Duda wyszedł i podziękował osobiście tym, którzy demonstrowali pod Białym Domem, ale demonstrowali poparcie. Niektórzy śmieją się, że to była pierwsza demonstracja, manifestacja poparcia dla polityki Donalda Trumpa, od kiedy został on prezydentem, bo rzeczywiście przed Białym Domem odbywają się bardzo często. Nawet wówczas, kiedy trwała ta polska demonstracja, odbywały się obok demonstracje przeciwników Donalda Trumpa. To podobno jest codzienność w Waszyngtonie. No ale tym razem transparenty miały zupełnie inny przekaz. Pan prezydent Andrzej Duda podziękował uczestnikom tej demonstracji. Wiemy, że niektórzy z nich jechali od godziny 3 w nocy, żeby dotrzeć na czas. Chodziło o to, żeby właśnie być na samym początku, przed wjazdem polskiej kolumny z delegacją do Białego Domu, więc wyjeżdżali tak naprawdę w środku nocy, jechali z wielkim poświęceniem. To w końcu tydzień, w środek tygodnia, dzień roboczy. Niektórzy brali urlopy i jechali. Widzimy, państwo już widzą jakieś poruszenie. Zdaje się, że już za chwilę rozpocznie się konferencja prezydenta Polski, Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy i prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Donalda Trumpa. Więc my również czekamy na rozpoczęcie tej konferencji i oczekujemy tego, że już państwo widzą na naszych ekranach, obaj prezydenci zbliżają się do tych miejsc, w których zabiorą głos, więc już teraz przenosimy się właśnie na konferencję panów prezydentów. Today Melania and I are honored to welcome President Duda and Mrs. Kornhauser Duda of Poland back to the White House. They become friends. We last hosted them in Washington in September, and it's wonderful to see you both again. Thank you. Thank you very much. Thank you. Dziękuję bardzo. Since our last meeting, the unbreakable bonds between the United States and Poland od czasu naszego ostatniego spotkania nierozerwalne związki Polski i Stanów Zjednoczonych stały się jeszcze bliższe.
dotyczy to tak relacji dyplomatycznych, a polsko-amerykański związek jest silniejszy niż kiedykolwwiek wcześniej. Cooperation between our nations, and as the declaration makes very clear, the United States and Poland are not only bound by a strategic partnership, but by deep common values, shared goals, and a very strong and abiding friendship. Our people are united by the enduring ties of civilization, ale też przez culture and history. We respect the rule of law, revere individual rights, and prize our timeless traditions. We embrace country, faith, family, and freedom. Over the past century, brave American and Polish patriots have repeatedly stood together to defend our sovereignty, our liberty, and our noble way of life. When I was last in Poland, I was very proud to stand among veterans of the Warsaw Uprising and recall their incredible courage in the face of Nazi tyranny. Wspominaliśmy podczas mojej ostatniej wizyty w Stanach w Polsce niebywałą odwagę Polaków w obliczu nazistowskiego terroryzmu. Dlatego polsko-amerykański związek jest jeszcze mocniejszy. Stany Zjednoczone i Polska będą wzmacniały współpracę w dziedzinie obronności. Stan will build these projects at no cost to the United States. The Polish government will pay for this. Rząd przyjmie na swojej ziemi około 1000 amerykańskich żołnierzy i dostarczy im wyposażenie oraz ośrodek do mieszkania za bez kosztów ze strony Stanów Zjednoczonych. Polska jest jednym z 8 krajów NATO, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, które spełniają zobowiązanie do przeznaczania 2% dochodu narodowego na cele obronne. Dzięki mojej inicjatywie wzmocniłem finansowanie NATO, skłoniłem kraje członkowskie, by wpłaciły ponad 100 miliardów dolarów więcej niż do tej pory na koszt obrony. Polska zdecydowała się też na zakup myśliwców, wzmocnienie swojej obrony powietrznej. Przez kilka minutami widzieliśmy przelot tych wspaniałych maszyn nad dachem Białego Domu. Samolot jest naprawdę wspaniały, może wylądować pionowo i to jest najwspanialszy myśliwiec, samolot bojowy na świecie. Chcę też pogratulować Polsce za postęp w dziedzinie spełniania amerykańskich kryteriów dotyczących programu bezwizowego. Dokonaliśmy dzisiaj ważnych kroków w kierunku wejścia Polski do tego programu. To się nazywa Visa Waiver Program. Both of our nations understand that immigration security is national security. Nasze kraje rozumieją, że kwestie imigracji i ruchu ludności są sprawami bezpieczeństwa narodowego. Niekontrolowany ruch ludności sprawia, że kraje są wrażliwe na naciski z zewnątrz. During the past year, Poland has also signed approximately $25 billion worth of new contracts with U.S. firms to buy more than 6 billion cubic meters of U.S. liquefied natural gas. W ciągu ostatnich miesięcy Polska podpisała umowy warte 25 miliardów dolarów na dostawy 6
bilionów metrów sześciennych gazu. Polska jest krajem, który znakomicie się rozwija. Dziękuję za to, panie prezydencie, i doskonale współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Podpisaliśmy również deklarację w sprawie wspólnej współpracy w dziedzinie energii jądrowej, która zabezpieczy potrzeby energetyczne Polski. Wspieramy też Polskę i gratulujemy rozwoju gospodarczego. Liczymy na rozwój handlu, na rozwój wymiany handlowej, a przede wszystkim wzajemności. To moje ulubione słowo. To długotrwałe partnerstwo wykazało możliwości, jakie są we współpracy narodów, które kierują się wspólnymi zasadami i wspólnym celem. Dziękuję, panie prezydencie Duda. Wchodzimy w nową, ekscytującą epokę specjalnych relacji między Stanami Zjednoczonymi i Polską, która przyniesie w nam pokój i zamożność. I te efekty zostaną na bardzo, bardzo długi czas. Dziękuję, panie prezydencie. Wielce szanowny panie prezydencie, wspaniała pierwsza damo Stanów Zjednoczonych, szanowni państwo ministrowie, wszyscy dostojni przybyli goście, szanowni państwo. Przede wszystkim razem z żoną chcemy bardzo, bardzo podziękować panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi i jego małżonce pani Melanii za zaproszenie do Waszyngtonu, za tą możliwość odbycia kolejnej w ciągu ostatnich 10 miesięcy oficjalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych, tutaj w Białym Domu. To w sposób jednoznaczny pokazuje, jak bardzo bliskie i dobre są dzisiaj kontakty pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Panie prezydencie, wszyscy mamy nadzieję, że odwiedzi nas pan prezydent w Polsce we wrześniu i będziemy razem mogli uczcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli i zginęli w czasie II wojny światowej, która 1 września 1939 roku zaczęła się w Polsce poprzez napaść Niemiec nazistowskich na nasz kraj. I wkrótce zniknął on niestety z mapy Europy po napaści także i Związku Sowieckiego, wtedy na Polskę, wspólnie z nazistowskimi Niemcami. Taka jest nasza historia, bardzo trudna. I dzisiaj głęboko wierzymy w to, że tym rzeczywiście prawdziwym sojusznikiem Polski, ale także i prawdziwym sojusznikiem wolnej Europy są właśnie Stany Zjednoczone, które tej Europie pomogły tak wydatnie wygrać II wojnę światową, a potem ustanowić niepodległy, suwerenny, wolny świat, który stał się później w Europie Unią Europejską i istnieje do dzisiaj. I dzięki Bogu, także dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych, kolejnych prezydentów od 1989 roku, dzięki wielkiemu ruchowi Solidarności, dzięki wielkiej determinacji polskiego narodu, także my jesteśmy częścią wolnego świata, także Polska, która wyrwała się zza żelaznej kurtyny, która doprowadziła później do jej upadku, poprzez głosy ludzi oddanych w wyborach w 1989 roku, gdzie powiedzieli komunistom nie, także Polska dzisiaj może się rozwijać jako niepodległy i rzeczywiście suwerenny kraj. Kraj, który chce budować wspólnotę europejską, ale kraj, który chce budować także wspólnotę euroatlantycką, jako w naszym rozumieniu absolutnie kluczowy element pokoju i dobrej współpracy na świecie. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za to, że z całą pewnością należy pan właśnie do tych prezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy tą prawidłowość rozumieją doskonale, że zwrócenie przez Stany Zjednoczone oczu i uwagi na Europę i jej sprawy, na kwestie bezpieczeństwa państw europejskich ma kluczowe znaczenie dla pokoju na świecie, ma kluczowe znaczenie dla spokojnego rozwoju demokratycznych państw i demokratycznych społeczeństw. Dziękuję, panie prezydencie, za tą niezwykłą życzliwość wobec Polski i niezwykłe zrozumienie polskich spraw, które
pokazał Pan nam w 2017 roku w czasie swojej wizyty w Polsce, w czasie pamiętnego wystąpienia pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, w którym padły tak niezwykle ważne dla Polaków słowa, które dla naszego narodu i wierzę w to dla Europy mają znaczenie historyczne, pokazując, co to znaczy Polska i kim są Polacy. Bardzo, panie prezydencie, za te słowa wtedy dziękuję i dziękuję też za tą politykę, która w tej chwili jest realizowana, która pokazuje, że jest pan takim człowiekiem i takim politykiem, który nie tylko mówi, ale dla którego przede wszystkim najważniejsze są słowa. I kiedy pan prezydent, które najważniejsze są czyny, i kiedy pan prezydent mówi make America great again, to znaczy make, not say, not talk about America. Let's do that. I to jest właśnie kwestia najistotniejsza. Stąd te nasze porozumienia, które podpisujemy, stąd dwie umowy pomiędzy naszymi krajami zawarte dzisiaj i dwa memoranda of understanding, które podpisaliśmy także przed chwilą, jedno z nich osobiście dotyczące bezpieczeństwa i współpracy wojskowej. Jak pan prezydent mówił, będzie więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, będzie to wzmocniona współpraca, będzie to trwała obecność, która będzie się stopniowo, mam nadzieję, rozwijała pod względem i ilości żołnierzy, ale także i pod względem infrastrukturalnym. To jest bardzo ważne. Dziękuję też za tą decyzję o utworzeniu dowództwa dywizyjnego w Polsce. To ma wielkie znaczenie nie tylko dla Polski, ale także i dla naszej części Europy, dla Europy Środkowej, dla państw bałtyckich, dla wszystkich tych, dla których tak naprawdę zostało ustanowione, wzmocniona obecność Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO na wschodniej flance sojuszu. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Ale dziękuję też, panie prezydencie, za te pozostałe umowy. Dziękuję za umowę, która mówi o wspólnym przez nas zapobieganiu i ściganiu najgroźniejszych przestępstw. Ona nas zbliża rzeczywiście do ruchu bezwizowego pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, co i dla pana prezydenta, i dla mnie, i przede wszystkim dla Polaków jest tak niezwykle ważne i ma tak ogromne znaczenie. Ale dziękuję, panie prezydencie, także za wspaniałą współpracę energetyczną w zakresie dostaw LNG. Rozmawialiśmy o tym w 2017 roku właśnie w Warszawie w czasie naszego spotkania z panem prezydentem, że gaz ze Stanów Zjednoczonych powinien być dostarczany do Polski i jest. I są podpisywane kolejne umowy. I gazowce ze Stanów Zjednoczonych przypływają dzisiaj do Świnoujścia i ten gaz ze Stanów Zjednoczonych w Polsce i w naszej części Europy dzięki temu stał się faktem. Dziękuję za to, że będzie tych dostaw, panie prezydencie, jeszcze więcej. Bardzo mnie to cieszy. Dla nas to oznacza dywersyfikację źródeł dostaw, dla nas to oznacza rozwijanie bezpieczeństwa gazowego, dla nas też to oznacza dobry interes, tak samo jak i wierzę w to głęboko dla Stanów Zjednoczonych. Ale dziękuję także za tą umowę dotyczącą współpracy w zakresie energii atomowej, energii nuklearnej wykorzystywanej do celów cywilnych. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie ten program zrealizować z pożytkiem dla ochrony środowiska, z pożytkiem dla ochrony klimatu na świecie i dla rozwoju także i bezpieczeństwa mojej ojczyzny. Panie prezydencie, bardzo jestem wdzięczny z tej wizyty. Cieszę się, że dzięki tej obecności możemy pokazać tą bardzo dobrą współpracę pomiędzy Polską jako częścią Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Wierzę w to głęboko, że dzięki pana niezwykłemu spojrzeniu na te sprawy europejskie i także zrozumieniu dla naszych polskich spraw i dla meandrów naszej historii ta współpraca będzie się rozwijała coraz lepiej, przede wszystkim także i z pożytkiem Stanów Zjednoczonych, dla Stanów Zjednoczonych, których interesy pan prezydent reprezentuje, ale także i rozumiejąc resztę świata. Dziękuję za to bardzo. Thank you very much. We'll take a few questions. Emerald? Dziękuję. Panie prezydencie, proszę o kilka pytań. Thank you, Mr. President. Thank you. Earlier in the Oval Office, before you did your meeting with President Duda, you were quite critical of Germany as you talked about possibly moving from Germany to Poland. Dzisiaj w owalnym gabinecie, kiedy rozmawiał pan z prezydentem Dudą, był pan krytyczny wobec Niemiec. Pana zdaniem Niemcy spełnią wymaganie dotyczące wydatków na obronę? Nie, nie sądzę. W tej chwili Niemcy polegają na rosyjskiej rurze gazociągowi i moim zdaniem to jest pomyłka.
Przez ten rurociąg będą dostarczone ogromne ilości surowców energetycznych. My tam będziemy w Polsce z ograniczoną liczbą żołnierzy, ale będziemy tam i bardzo traktujemy Polskę jako długoletniego, wypróbowanego przyjaciela Stanów Zjednoczonych. Byliśmy tam przecież 2 lata temu, wspominamy to z Melanią bardzo dobrze. Jeszcze jedno pytanie. In more recent news, yesterday you revealed you got another letter from Kim Jong-un. And today we hear of a potential thaw. Otrzymał pan kolejny list od Kim Jong-una. Now, could you give us an update on more of what it was in that letter? And is może pan nam zdradzić, co było w tym liście? He just wrote me a very nice letter, unexpected. Napisał mi bardzo sympatyczny list, nieoczekiwany. I kiedyś Państwo się przekonacie, co było w tym liście. Może za 100 lat, może za kilka dni. Zobaczymy. Pytanie do prezydenta Dudy. Powiedział pan, że jest pan wdzięczny prezydentowi Trumpowi. I jaka jest konkretna liczba żołnierzy, za których chciałby pan być wdzięczny? Stanów Zjednoczonych. He'd like to see 250,000 troops. To zawsze będzie. On chciałby zobaczyć, powiedział prezydent Trump, 250 tysięcy żołnierzy. To zawsze będzie decyzja Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, ilu żołnierzy zostanie skierowanych do którego kraju sojuszniczego. Oczywiście rozumiem, że jest to zależne od potrzeb i od rzeczywistej sytuacji. My się bardzo cieszymy z tego, że wojska Stanów Zjednoczonych są obecne, dając świadectwo trwałości i siły sojuszu i amerykańscy żołnierze są w Polsce życzliwie traktowani, są przyjmowani jako przyjaciele i cieszymy się, że pełnią swoją służbę w naszym kraju. Chcielibyśmy, żeby te więzi pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi się zacieśniały i staramy się też stworzyć w Polsce jak najlepsze dla amerykańskich żołnierzy warunki. Zuzanna Falzman, Polish Public Television. Thank you very much, President Zuzanna Trump. Falzman, thank you very telewizja much, publiczna. Duda. Dziękuję panom prezydentom. President Trump, you plan to enhance US military presence in Poland. Panie prezydencie Trump, planował pan wzmocnienie obecności amerykańskiej w Polsce. Mówimy tutaj o współpracy wywiadów, o współpracy energetycznej, energetyce jądrowej. Dlaczego Polska jest takim ważnym sojusznikiem dla pana? Mam bardzo gorące uczucia wobec Polski, również ze względu na relacje, jakie rozwinęliśmy z panem prezydentem i pierwszą damą Polski. Polacy to wspaniali ludzie, ciężko pracujący, doskonale dający sobie radę w przemyśle. Ja po prostu lubię Polskę. Kiedy prezydent zaproponował pewne kroki, powiedziałem, że oczywiście to rozważę. I chcę powiedzieć, że Polacy to wspaniali ludzie i powitać ich, powiedzieć cześć. And I don't know what the president has in store for us, but we're thinking about going back sometime in September. Bardzo poważnie rozpatrujemy powrót do Polski. Będziemy, nie wiem jaka jest konkretna data, z tego co słyszałem, chodzi o jakiś dzień we wrześniu. Co to konkretnie oznacza i kiedy możemy spodziewać się tych dodatkowych sił amerykańskich żołnierzy w naszym kraju? Ja to rozumiem w ten sposób, że pan prezydent Donald Trump i ja po prostu realizujemy bardzo spokojną, ale konsekwentną politykę w zakresie bezpieczeństwa. Ta obecność Stanów Zjednoczonych
w Polsce, militarna obecność, obecność żołnierzy Stanów Zjednoczonych, która dzisiaj znaczy około 4,5 tysiąca żołnierzy obecnych trwale, to znaczy oczywiście to jest obecność rotacyjna, ale nie ma takiego momentu, żeby przynajmniej ta liczba żołnierzy Stanów Zjednoczonych nie była obecna na polskim terytorium. Dzisiaj ten dokument, który podpisaliśmy o dalszej współpracy w zakresie obronności i obecności Stanów Zjednoczonych militarnie w Polsce, ma pod tym względem charakter przełomowy, że jakby przenosi nas do innej epoki. Do tej pory możemy powiedzieć, że Amerykanie próbowali, jak to wygląda w Polsce, w jaki sposób to funkcjonuje, jak się czują, jak wygląda logistyka, czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby w Polsce przebywać i z powodzeniem realizować cele i zadania o charakterze obronnym, defensywnym. Myślę, że dowódcy Armii Stanów Zjednoczonych przekonali się, że jest to po prostu możliwe i dzisiaj w dokumencie mówimy o obecności trwałej, czyli o takiej obecności, która po prostu jest faktem i będzie. Natomiast, że to jest obecność rotacyjna, tak, bo dzisiaj najbardziej tak się opłaca właśnie szkolić żołnierzy poprzez obecność rotacyjną. Tym więcej żołnierzy w wyniku rotacji może poznać dany kraj, być obecnym, zetknąć się z jego kulturą, zetknąć się z warunkami panującymi w danym kraju pod każdym względem, więc jest to korzystne dla takiego szeroko pojętego także i rozwoju armii. W związku z tym ta obecność jest trwała, ale realizowana w taki, a nie inny sposób i my mamy nadzieję, że ona się będzie rozwijała. Ten 1000 żołnierzy, o którym mówił pan prezydent dzisiaj, o którym mowa jest w podpisanym przez nas porozumieniu, oczywiście jest bardzo zróżnicowany. To nie jest jedna jednostka, to są komponenty wojsk specjalnych, to są komponenty logistyczne, to są także komponenty wspomnianego dowództwa dywizyjnego, a więc tych form, w jakich Stany Zjednoczone będą teraz stopniowo coraz bardziej obecne na naszym terytorium pod względem militarnym, będzie coraz więcej i to będą różne gałęzie współpracy, a więc to nie jest jakiś jednostkowy odcinek, to jest właśnie współpraca o charakterze bardziej całościowym, to logistyka, to ochrona zdrowia żołnierzy, to wiele innych elementów, które tutaj mają miejsce. Proszę pamiętać o budowanej w tej chwili bazie antyrakietowej w Redzikowie, więc tych elementów współpracy militarnej polsko-amerykańskiej jest bardzo dużo, coraz więcej. Ja jestem z tego zadowolony. Bardzo dziękuję. Let's see, who do I like? Nobody. I zobaczmy, that's kogo teraz lubię. Nikogo nie lubię. Proszę bardzo. Yeah. Mr. President, thank you very much. I wasn't pointing to you, but you can thank go. You. Here we go. I was actually pointing to my friend with that beautiful hat on, but that's okay. Tak naprawdę wskazywałem kogo innego, ale pani wstała. We'll share the question. Okay. We'll share it. Mr. President, you seem to suggest yesterday that you are essentially committing to not spying on North Korea. Is that what you meant? Were those comments interpreted accurately? No, it's not what I meant. It's what I said, and that's, I think it's different than Wspominał pan o Północnej Korei. Do very well with North Korea over a period of time. I'm in no rush. The sanctions are on. A ja jestem przekonany, że z czasem nasze relacje będą bardzo dobre. W tej chwili sankcje są w mocy. My się nie spieszymy. Nie ma w Północnej Korei testów atomowych. Otrzymałem właśnie list od przewodniczącego Kima. Kiedy zaczynałem prezydenturę, obejmowałem, wyglądało, że pójdziemy na wojnę z Północną Koreą. I zaczęliśmy nasze relacje od bardzo ostrych spięć, ale nie ma pośpiechu z naszej strony tak długo, jak nie ma testów atomowych. Jeżeli spojrzymy na przeszłość, nawet dalej niż prezydent Obamy, 20, 50 lat, to tam cały czas było niebezpiecznie. I mogę się bardzo szybko zmienić. Sprawy mogą się potoczyć, wam wtedy powiem, ale teraz relacje są ustabilizowane, dobre. They've been there for a long time and nobody's done anything except me.
Więc w naszych relacjach z Północną Koreą sprawy były przekazywane z pokolenia na pokolenie i nikt nic nie zrobił, oprócz mnie. Pytanie do prezydenta Dudy, czy widzi Rosję jako sojusznika, czy jako przeciwnika? Bo jest wielkim naszym sąsiadem, jest państwem dużo większym od Polski, o większym niż Polska potencjale pod każdym względem, może za wyjątkiem jednego, a mianowicie ja uważam, że w nas jest więcej męstwa, że my po prostu jesteśmy odważniejsi i potrafimy walczyć do samego końca, niezależnie od wszystkiego. Pokazaliśmy to zresztą w czasie II wojny światowej pod Monte Cassino, pokazaliśmy to w Powstaniu Warszawskim, pokazaliśmy to w wielu innych miejscach na świecie, gdzie polscy żołnierze ginęli po to, żeby po II wojnie światowej Polska mogła być wolna. No niestety tak się nie stało, znaleźliśmy się pod rosyjską okupacją, ale nawet jeszcze wtedy, przez prawie 20 lat po II wojnie światowej była antykomunistyczna, antysowiecka partyzantka, która walczyła przeciwko Sowietom i ci ludzie zostali pomordowani. Dzisiaj nazywamy ich żołnierzami niezłomnymi, czcimy ich pamięć, chociaż zakopywano ich pod ziemią tak, żeby nigdy nikt ich nie odnalazł i nie można było upamiętnić miejsc ich pochówku. Więc my zawsze walczyliśmy i zawsze umieliśmy się bronić, ale no niestety historia była wobec nas brutalna. Wielkiej przyjaźni z Rosją nie mieliśmy nigdy. Rosja zawsze czyhała na nasze terytorium. Przez 123 lata była w Polsce zaborcą. Nie było Polski, ponieważ jej część zabrała Rosja. Polacy byli zsyłani na wschód. Potem była napaść na tuż odrodzoną Polskę, która odrodziła się właściwie z popiołów I wojny światowej w 1918 roku. Rosja sowiecka w 1919 roku już na Polskę napadła, chcąc zagarnąć Polskę i zanieść komunizm na zachód Europy. To myśmy w 1920 roku zatrzymali Sowietów pod Warszawą. Bohaterstwem polskiego żołnierza pokonaliśmy ich w wielkiej bitwie i potem popędziliśmy ich na wschód. I oni się za to na nas zemścili w 1939 roku, napadając nas razem z hitlerowskimi Niemcami i mordując naszych oficerów w Katyniu. Więc jak pani redaktor widzi, ta przyjaźń jest przyjaźnią bardzo trudną. Dzisiaj mamy taką sytuację, że Rosja napadła Gruzję, w 2014 roku napadła Ukrainę i to są fakty, które są całkiem niedawną historią. Chcielibyśmy, żeby Rosja była naszym przyjacielem, ale niestety Rosja znów pokazuje swoje bardzo nieprzyjemne dla nas imperialne oblicze, a my nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów i cieszę się, że możemy dzisiaj śmiało mówić, także w związku z obecnością w Polsce militarną Stanów Zjednoczonych i NATO, że jesteśmy rzeczywiście przede wszystkim pod względem politycznym częścią Zachodu, bo zawsze nią byliśmy pod względem kulturowym. Zawsze byliśmy częścią Zachodu, bo z Zachodu przyjęliśmy chrześcijaństwo w 966 roku, a więc ponad 1000 lat temu. I od tego czasu jesteśmy częścią Zachodu Europy, częścią wielkiej kultury chrześcijańskiej Zachodu Europy. No ale musimy trwać przy tym Zachodzie także i politycznie. I tego chcemy i wierzę w to głęboko, że takie jest właśnie największe pragnienie Polaków. Być częścią Zachodu także pod względem politycznym. Dziękuję za to, że nas Stany Zjednoczone w tym wspierają. Mr. President, And just to finish, I hope that Poland is going to have a great relationship with Russia. I think it's possible. I really do. I think because of what you've done and the strength, and maybe we help also because of what we're doing and doing for Poland. But I hope that Poland's going to have a great relationship with Russia. I hope we're going to have a great relationship with Russia. And by the way, China and many other countries. And we look forward to doing things on Chciałem tylko powiedzieć, że chcemy mieć bardzo dobre relacje z Rosją. Chcemy, żeby Polska miała bardzo dobre relacje z Rosją. Pomożemy w tym w miarę możliwości. Podobnie chcemy mieć dobre relacje z Chinami. Mieliśmy już podpisane, właściwie wynegocjowane porozumienie, ale no niestety Chińczycy zdecydowali, żeby to porozumienie renegocjować. To uznaliśmy, że to jest, nie jest okazanie szacunku wobec nas. Pytanie dotyczy terminu, w którym Stany Zjednoczone chcą nałożyć na Chiny kolejną
zestaw ceł o wartości 325 miliardów dolarów. Mieliśmy już wynegocjowaną umowę, mieliśmy zgodę Chin na otwarcie się na handel, mieliśmy zgodę na poszanowanie praw autorskich. Oni to odrzucili. No, zakładamy teraz cła w wysokości 25% na towary o wartości 200 miliardów dolarów. Wiele firm, które w tej chwili operuje w Chinach, rozważa zmianę miejsca produkcji właśnie z uwagi na te cła, które są nałożone przez Stany Zjednoczone. Zastanawiają się na przykład, czy nie przenieść swoich fabryk do Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy bardzo dobrych relacji z Chinami, ale w tej chwili trwa ich testowanie. Tak więc te firmy, które pracowały w Chinach, zmieniają miejsce, na przykład do Wietnamu albo do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście są ludzie, którzy narzekają na wysokość ceł, ale przecież nie ma żadnych ceł, jeżeli ktoś zrobi tak, jak mówi, czyli tak jak ja mówię, czyli sprowadzi fabrykę do Stanów Zjednoczonych albo do... To samo dotyczy Meksyku. Przez 25 lat było negocjowany układ handlowy. Oni przecież wiedzą doskonale, o czym mówimy. Demokraci nigdy by nie zrobili takiego układu handlowego. A teraz mamy najlepsze relacje z Meksykiem i mamy układ handlowy. Powiedziałem, że wprowadzimy cła w poniedziałek rano i dogadaliśmy się dokładnie w niedzielę w nocy. Mamy teraz 45 dni na wykorzystanie tych przepisów. Meksyk zamierza rozwiązać problem nielegalnej demokracji, nielegalnej imigracji do Stanów Zjednoczonych. Straighten out asylum, which is a total mess, but very uncomplicated. Straighten out asylum and get rid of the loopholes. Moglibyśmy te amerykańskie sprawy rozwiązać w 15 minut, gdyby demokraci chcieli usiąść i porozmawiać na przykład o prawie azylowym. Czy ma pan termin jakiś? Nie mam żadnych terminów. And President Duda, if I could just throw on your way as well, you said in the Oval Office earlier that democracy in Poland was strong. Not all of your European Union counterparts agree with that. Teraz pytanie do prezydenta Dudy. Powiedział pan o gabinecie owalnym, że demokracja w Polsce jest mocna. Czy wcześniejsze emerytury sędziów zgadzają się z zasadami demokracji? Szanowni Państwo, to bardzo skomplikowana sprawa i trudna odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wielu ludzi na zachodzie Europy, myślę także i w Stanach Zjednoczonych, po prostu nie do końca ten problem rozumie, ponieważ nie wyrośli, nie wychowali się w takim kraju jak ja. Ja się urodziłem w 1972 roku w Polsce, która znajdowała się w sowieckiej strefie wpływów, w której karierę można było zrobić w zasadzie tylko wtedy, kiedy ktoś się do komunistycznej partii zapisał i grzecznie słuchał ludowej władzy, która była jedyną wyrocznią. I tak też się działo przez wiele lat, chociaż jak Państwo wiecie, wyrósł protest społeczny, wyrosła Solidarność, ludzie byli trzymani w więzieniach, ludzie byli katowani, ludzie byli zabijani w czasie stanu wojennego i później także, czy to w sposób otwarty, czy to w sposób skrytobójczy. I to jest rzeczywistość Polski do 1989 roku. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że nie tak dawno, bo kilka lat temu, ze zdumieniem odkryłem,
że w polskim Sądzie Najwyższym znajduje się cała grupa sędziów, którzy orzekali jako sędziowie należący do komunistycznej partii kiedyś, przed 1990 rokiem, którzy nawet orzekali w czasie stanu wojennego, skazując ludzi na więzienie na podstawie prawodawstwa komunistycznego stanu wojennego. Kiedy się mnie zapytano, czy trzeba zreformować Sąd Najwyższy, ja powiedziałem tak. Jeżeli Polska ma być rzeczywiście demokratyczna, wolna i suwerenna i ma być takim krajem, jakim chcemy, żeby była dla naszych dzieci, dla pokolenia, które urodziło się po 1989 roku, to na litość boską ci ludzie muszą odejść w stan spoczynku. I tak też zrobiliśmy. De facto wszystko, co czyniliśmy, zmierzało do wysłania tych państwa w stan spoczynku. No ale jak widać, niestety, mimo upływu 30 lat, wpływy ich budowane po 1989 roku, kiedy to przefarbowali się jako elita nowego państwa, są nadal duże. Tyle mogę na ten temat powiedzieć i chcę zapewnić o jednym. W Polsce jest absolutnie przestrzegana wolność słowa, w Polsce są absolutnie przestrzegane wszystkie standardy konstytucyjne, takie jak w Stanach Zjednoczonych, prawo zgromadzeń, prawo do wolności wypowiedzi, są wolne media w Polsce. Jest wszystko to, co funkcjonuje w normalnej demokracji. Wolno głosić swoje poglądy, wolno demonstrować, wolno się zbierać. U nas się nie atakuje ludzi w czasie demonstracji, tak jak w innych krajach na zachodzie Europy. Nie wypuszcza się na nich policji z gazem łzawiącym, z pałkami. Pozwala się ludziom wypowiedzieć, pozwala się ludziom wyrazić swoje niezadowolenie. W demokracji mają do tego prawo. Proszę zapytać polskich dziennikarzy, kiedy ostatni raz na jakiejkolwiek demonstracji w Polsce doszło do jakiejś scysji. Nie doszło, ponieważ respektujemy w Polsce prawo do demonstrowania, do wyrażania swojego niezadowolenia, bo uważamy, że to jest jeden z fundamentów demokracji. W Polsce odbywają się absolutnie wolne i uczciwe wybory. Są one, wszystkie standardy są przestrzegane i bardzo proszę Państwa, żebyście Państwo odwiedzili Polskę i zobaczyli ją na własne oczy, nie powielali pewnych kalek, które są czynione na Zachodzie. Oczywiście Polska ma dzisiaj dosyć konserwatywny rząd, który ma pewne swoje standardy działania, z którymi nie wszyscy się zgadzają, zwłaszcza ludzie o poglądach bardziej lewicowych, ale to jest natura demokracji, że raz rządzi jedna strona sceny politycznej, a za jakiś czas ludzie dokonują innego wyboru i rządzi inna strona sceny politycznej. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. I takie też zmiany następują w Polsce. Ale już kiedy ktoś wygrywa wybory, no to ma prawo realizować program, z którym do tych wyborów wszedł. Proszę wybaczyć, ale głoszenie i realizowanie swojego poglądu, który pan w kampanii wyborczej przedstawiał swoim wyborcom, jest nie tylko prawem, ale w moim przekonaniu obowiązkiem polityka. I to właśnie w Polsce się dzieje. Marcin Wrona, telewizja TVN. Marcin Wrona, TVN Poland. I have a question for both presidents. Mr. President, pytanie do obu prezydentów. Marcin Wrona, TVN. Poland will join the visa waiver program. Do pana prezydenta Trumpa powiedział pan, że Polska dołączy do programu ruchu bezwizowego. Jak szybko? Bardzo szybko. Prawdopodobnie ta decyzja zapadnie w ciągu najbliższych 90 dni. Czy pan zamierza to powiedzieć w wrześniu, w czasie swojej wizyty? Oto bardzo dobry pomysł. Dziękuję za podrzucenie tego terminu. No i to nie następowało. Jak bardzo optymistycznie patrzy pan na te słowa, które teraz wypowiada pan prezydent Trump? Patrzę optymistycznie, dlatego że myślę, że jest to pierwsza administracja amerykańska, która do tego problemu podeszła w sposób tak poważny i tak bardzo kompleksowy. I zarówno jest to troską pana prezydenta, kiedy rozmawiamy, jak i pani ambasador Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, która rzeczywiście tym problemem cały czas się zajmuje. I wierzę w to głęboko, że zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami, bo to chcę z całą mocą podkreślić, zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami, dokonując wszystkich tych działań, które tutaj są potrzebne, tak jak dzisiejsze podpisanie umowy o wzajemnej pomocy w zwalczaniu najgroźniejszej przestępczości, że to zniesienie wiz dla Polaków, objęcie Polaków programem Visa Waiver będzie w niedługim czasie możliwe, a w każdym razie, że będzie możliwe przed końcem pierwszej kadencji pana prezydenta Donalda Trumpa. Okay. Thank you very much. Thank you very much.
zakończyła się konferencja prasowa i wystąpienia prezydentów Rzeczpospolitej Polskiej, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wiemy już więcej, spróbujemy w tej chwili wszystkie te informacje, które przez cały dzień dopływały do opinii publicznej dotyczące szczegółów współpracy polsko-amerykańskiej, szczególnie tych szczegółów dotyczących współpracy wojskowej, podsumować. Pan minister Antoni Macierewicz, były szef resortu obrony narodowej, jest gościem telewizji Republika. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Panie ministrze, dowiedzieliśmy się, że po pierwsze będzie to trwała obecność około 1000 żołnierzy, choć pan prezydent Donald Trump we wcześniejszym wystąpieniu mówił około 2000, ale też prezydenci podkreślili, że najprawdopodobniej będzie to obecność zwiększająca się, więc być może te 1000 to jest coś, co będzie na początek, od czego się ten proces rozpocznie, a te 2000 to jest w jakiejś kolejnej perspektywie. Dowiedzieliśmy się również o tym, że dowództwo dywizyjne ma mieć swoją siedzibę, centrum w Polsce właśnie. To chyba też bardzo istotna informacja. Poza tym oczywiście pojawiło się bardzo wiele uprzejmości wobec Polski, a szczególnie Polaków. Pan prezydent Donald Trump podkreślał, że mamy wspólnotę wartości. Wspominał po raz kolejny, bo przy różnych okazjach, czasami w ogóle niezwiązanych z Polską, powraca w swoich wystąpieniach do wizyty w Warszawie i wspomina ciepłe przyjęcie pary prezydenckiej amerykańskiej przez Polaków, ale również wspomina waleczność polskich żołnierzy, żołnierzy Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego. To taki rzeczywiście akcent, który się pojawia. Była też rozmowa o współpracy energetycznej, współpracy również jądrowej, nad budowaniem w Polsce, rozumiem, elektrowni atomowej. Jak pan ocenia to wszystko, co dzisiaj stało się faktem? No przynajmniej jesteśmy na starcie tego procesu bardzo ważnego dla polskiego bezpieczeństwa i dla polskiej przyszłości. No, raczej jesteśmy w trakcie tego procesu, tak bym to tak powiedział. Kolejna odsłona tego procesu i teraz jest prezentowana. Bardzo ważna, bardzo ważny etap, nie ma co do tego wątpliwości. Dodałbym jeszcze dwie kwestie. Mam wrażenie, że pan prezydent Trump zaakcentował, a to było wielkim dorobkiem rządu pani Beaty Szydło, decyzję o wydatkowaniu 2% na zbrojenia w Polsce jako jeden z niewielu krajów NATO. To co możemy dodać, że pan prezydent Donald Trump bardzo często to podkreśla. To jest też kolejny element, który oprócz tego ciepłego przyjęcia Polaków i podziwu dla polskiej historii, to jest ten element, który jest podkreślany w kontekście polskim, ale też w kontekście innych państw, które nie wywiązują się z tego obowiązku. Tak, zwykle jest to odnoszone także do sprawy niemieckiej i ma pewien szczególny sens w wypadku powiększenia liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Ja myślę, że tu raczej chodzić będzie o 2000, ale rzeczywiście te liczby były podawane raz jedne, raz drugie. Pułapem jakby najbliższym, ale nie do odległego etapu jest myślę właśnie 2000 i należy się z tego cieszyć, bo każde powiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli chodzi o te 2%, to tutaj chodzi nie tylko o pieniądze, chociaż oczywiście pan prezydent Trump bardzo, uważa na pieniądze, no bo przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone finansowały obronę krajów zachodniej Europy, niestety nie zyskując nawet wdzięczności, już nie mówiąc o politycznych zachowaniach i nie mówiąc także o finansowych zachowaniach, raczej było wręcz odwrotnie. Ale chodzi tutaj o coś jeszcze więcej. Tutaj chodzi o to, że Polska po 2015 roku pokazała, że jest gotowa zrobić bardzo wiele, wielki wysiłek podjąć, żeby sama siebie bronić, żeby jakby w jak największym stopniu zużyć własny potencjał dla obrony. Pan prezydent Trump ma świetne rozeznanie, wie, że państwa takie jak Niemcy raczej są nastawione na przyjaźń z Federacją Rosyjską, nawet gotowe są finansować pewne działania, zwłaszcza energetyczne dla Federacji, znaczy w relacjach z Federacją Rosyjską. W związku z tym wola obrony, wola walki o własną niepodległość, wola utrzymywania siły zbrojnej. Tutaj często analitycy amerykańscy mówią w tym kontekście o obronie terytorialnej jako bardzo ważnym etapie, że tak powiem, wzmocnienia polskiej obronności. Więc ta wola jest dla niego niesłychanie ważnym elementem, który jest
jest podkreślany i który jest tutaj przywoływany. Bardzo ważną sprawą jest także to, co powiedział o tym, że Stany Zjednoczone jednak są zdecydowane pozytywnie rozważyć sprzedaż Polsce F-35. To padło i trzeba to przywołać. Ja mam głęboką nadzieję, że zostanie wynegocjowany offset, tak żeby skorzystał na tym nie tylko polski przemysł, ale także możliwość operacyjnego wykorzystania F-35 jako suwerenne narzędzie obrony Polski. To bardzo ważny element, żeby nie było tak, że my na przykład zrezygnujemy z projektu Patriot, prawda, na rzecz F-35. To są dwa projekty, które muszą być równolegle realizowane, bo obrona antyrakietowa jest, jak powiem, suwerennym i niezależnym od F-35 programem, bardzo, bardzo istotnym, który przede wszystkim Rosjanie postrzegają jako zagrożenie. To, że padło F-35, o którym od dłuższego czasu jest mowa, bardzo się z tego nawet cieszę. Zdaje się, że bardzo przeleciały ważna... dwa samoloty no tak. F-35 bardzo nad Białym ważny, Domem. Bardzo, bardzo ważny element. I wreszcie ostatnia rzecz, pani o niej wspomniała i słusznie, ona ma olbrzymie znaczenie, to jest kwestia elektrowni atomowych, które oczywiście to nie jest sprawa najbliższego czasu, to jest sprawa dosyć odległa, póki co eksploatujemy i będziemy rozszerzali, zwłaszcza węgiel brunatny w Bełchatowie, nowa odkrywka jest już realizowana i mam nadzieję skutecznie zostanie realizowana, no ale prędzej czy później te złoża się wyczerpią i trzeba będzie myśleć o substytucie tych złóż i tutaj w przyszłości jako gwarancja bezpieczeństwa energetycznego, no ale także rozwoju technologicznego Polski. Jednak technologia atomowa jest technologią, która jakby wymaga bardzo daleko idącego rozwoju technologicznego, także kadr naukowych. Panie ministrze, a ja bym poprosiła to pana... jest, przepraszam, jeśli pani pozwoli, dokończę. Ważnym bardzo elementem, może to było mniej podkreślane, ale bardzo ważnym jest stała obecność, to jest trwała. Tak, było to bardzo mocno obecność. Podkreślane podczas wystąpienia, bardzo z tego się cieszę, dlatego że to jest kolejny, że tak powiem, podkreślenie, że nie zobowiązują nas żadne umowy, które wobec Rosji były podjęte w latach 90., że na flance wschodniej nie będzie wojsk sojuszników, że my jesteśmy ograniczeni w tej sprawie. O to pana chciałam zapytać, ograniczeni. Jak zmienia się nasza sytuacja w kontekście wychodzenia z tych wszystkich ograniczeń, bo to nie jest tak, że w 89 roku, przepraszam część polityków w Polsce próbuje nam to wmówić, że ten 89 rok to już jakby wszystko się, co złe, to się skończyło. To nie jest tak. Wszystkie ograniczenia, które okupacja sowiecka na Polskę nałożyła, część z tych dopiero ograniczeń... Rząd Olszewskiego zaczął je przełamywać. Tak naprawdę też teraz jest przełamywana i zdaje się, że właśnie ta umowa i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to jest już takie chyba ostateczne przynajmniej próba rozwalenia. Pani redaktor, jeśli pani mnie pyta jako polityka i byłego ministra obrony narodowej, to powiedziałbym tak, to ostatecznie zostanie przełamane wtedy, jeżeli nasza armia wykorzysta ten okres obecności sił sojuszników po to, żeby uzyskać taką zdolność bojową, że będziemy pod tym względem zdolni sami zabezpieczyć nie tylko nas, ale wspomóc także naszych sąsiadów, a wojska amerykańskie z tego punktu widzenia będą ewentualnie wojskami pomocniczymi wezwanymi tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mamy to możliwość. Będzie zagrożone. To już zależy od nas, dokładnie ale tak. Mamy możliwość. Absolutnie się z panią zgadzam. Jeszcze 4, 5 lat temu, 6 lat temu nie mieliśmy tej możliwości. Bezspornie tak. I tym momentem przełomowym był szczyt NATO. Szczyt NATO, który rozlokował na wschodniej flance zarówno wojska natowskie, jak i wojska amerykańskie. Teraz one, wojska amerykańskie, będą zwiększone. Będzie, blok wschodni upada ostatecznie, tak? Będzie, mam nadzieję, kwestia takich baz logistycznych niesłychanie istotnych. Była też o nich mowa podczas konferencji. No właśnie, gwarantujących możliwość szybkiej przerzucenia dodatkowych wojsk amerykańskich, tak żeby oni mogli od razu wejść do ewentualnych działań, bo na miejscu będą mieli całe wyposażenie. Więc krótko mówiąc, będziemy skuteczniej niż dotychczas chronieni. To bardzo ważny etap. Serdeczne gratulacje dla pana prezydenta, dla pana ministra Błaszczaka, dla całego rządu, bo to naprawdę jest ważny moment we wzmacnianiu bezpieczeństwa
państwa Polski. Tylko bardzo bym, bym chciał podkreślić dwie rzeczy, jeśli można. Raz jeszcze, naprawdę negocjacje w sprawie F-35 to jest ważny element i naprawdę to, żebyśmy nie zapomnieli o wojskach obrony terytorialnej, żeby to nam, to, że będą wojska amerykańskie się zwiększały w perspektywie, żeby nie zostało przyjęte jako rezygnacja z konieczności naszego własnego wysiłku, bo on jest fundamentem. Konstytucja mówi, że to wojsko polskie gwarantuje bezpieczeństwo granic i terytorium Rzeczpospolitej. Panie ministrze, a jakie jest znaczenie ulokowania w Polsce, przynajmniej tej zapowiedzi ulokowania w Polsce dowództwa dywizyjnego? Ja bym chciał na jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, o której mamy być może... niespełna 5 minut, więc dobrze. Chciałbym, żebyśmy mianowicie wykorzystali w pełni ten czas. Pan prezydent Trump jasno powiedział, że to będą żołnierze, którzy nie będą przerzuceni ze Stanów Zjednoczonych, lecz z garnizonów, które są już obecnie na terenie Europy. No, nie ma co ukrywać, chodzi zapewne o, głównie o Niemcy i to było przyczyną obstrukcji politycznej Niemiec wobec zwiększenia liczby wojsk amerykańskich w Polsce. I to jest przyczynek do pani pytania. To oznacza fundamentalną zmianę sytuacji geopolitycznej Polski. Już nie Niemcy są wyłącznym, czy też głównym punktem odniesienia dla globalnej europejskiej polityki amerykańskiej, tylko w coraz większym stopniu Polska staje się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych. To już nie jest tylko tak, że Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem, ale i Polska jest strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych. Bez Polski nie da się utrzymać rzeczywistych wpływów Stanów Zjednoczonych na kontynencie euroazjatyckim. I pan prezydent Trump świetnie sobie z tego zdaje sprawę. Rola Polski na wschodniej flance, rola Polski w Międzymorzu jest kluczowym jakby znakiem zmiany geopolitycznej struktury europejskiej. Dobrze, to w takim razie jeszcze chciał pan powiedzieć coś o F-35, tak? Już powiedziałem. Chodzi o to, żeby te negocjacje bardzo jasno podkreśliły konieczność offsetu i konieczność w związku z tym dysponowania przez Polskę technologiami, które pozwolą nam w tej niesłychanie, to w ogóle jest skok niebywały, to są najlepsze na świecie samoloty bojowe, żeby rzeczywiście nimi operować, my będziemy musieli stworzyć zupełnie nową infrastrukturę, w tym także nowe moce produkcyjne, tak można powiedzieć, nowe zdolności technologiczne. Ważne jest, żeby polski przemysł się do tego dostosował i żeby mógł się dostosować. Jedno z pytań, które zostało skierowane przez dziennikarzy do prezydenta Donalda Trumpa, dotyczyły właśnie relacji amerykańsko-niemieckich w kontekście oczywiście umowy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Pan prezydent Donald Trump został zapytany o to, czy to zasygnalizowanie, że najprawdopodobniej będą to żołnierze z bazy niemieckiej, znaczy z bazy amerykańskiej zlokalizowanej w Niemczech, którzy zostaną przeniesieni do Polski. Czy to nie jest presja, którą pan prezydent Donald Trump, Stany Zjednoczone, Biały Dom starają się wywrzeć na państwie niemieckim? Pan prezydent Donald Trump nie, to powiedział, jest konieczność po podkreślając zresztą to, co zawsze mówi, że Niemcy popełniają potężny błąd współpracując z Rosją w sprawie bezpieczeństwa energetycznego, finansują gazociąg Nord Stream i generalnie... Finansują możliwości, militarne rosyjskie. Więc... Tutaj w tej sprawie pan prezydent Donald Trump jest niezwykle konsekwentny. Absolutnie, mówię o tym zawsze. Wielokrotnie zwracał się w tej sprawie do pani Angeli Merkel, nie tylko przecież publicznie, prawda, ale także w innych miarach i spotyka się przez ostatnich kilka lat swojej prezydentury z systematycznym, że tak powiem, odpowiedzią nie. Niemcy prowadzą politykę otwartą na potrzeby Federacji Rosyjskiej. Nord Stream 2 jest tego nie tylko symbolem, ale i realnym, że tak powiem, takim łącznikiem. Kiedyś był taki minister, chyba się Sikorski nazywał, który mówił, że to jest nowoczesny pakt Ribbentrop-Mołotow, ale już zapomniał o tej trafności swojego sformułowania, zmienił punkt kilka widzenia. Kilka lat prawda? Później mówił o tym, tak, że Niemcy są głównym udziałowcem, czy tam akcjonariuszem Unii Europejskiej. A Rosja powinna wstąpić do NATO. Tak, zgadza się. Więc
no, to się nie bardzo zmieniło. Niemniej to jest jego sprawa, cena się to jest sprawa kluczowa. Polityka niemiecka prorosyjska jest sprawą kluczową, no, która owocuje tym, że jeżeli trzeba skądś zabrać żołnierzy, żeby wzmocnić obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, no to te państwa, które dobrze, najmniej są przyjazne. Panie ministrze, mamy dosłownie półtorej minuty. Ja chciałabym w takim razie, żebyśmy już w kontekście tego, co pan przed chwilą powiedział, popatrzyli szerzej na wszystkie aspekty wypowiedzi prezydentów podczas tej konferencji. Bo jeszcze jest kwestia wiz, która jest taka symboliczna dla wielu Polaków. Tak, to jest kwestia symboliczna i bardzo ważna, no bo trudno mówić o tym, że jest się strategicznym partnerem, jak obywatele państwa mają problem. No i tutaj mamy bardzo jasny termin podany. Wizyta pana prezydenta jest tym granicznym terminem. To zostało jasno sformułowane. Więc natomiast no, pan prezydent Donald Trump mówił o tej współpracy energetycznej pomiędzy Rosją a Niemcami, ale też jednocześnie mówił o zacieśnieniu współpracy energetycznej właśnie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Trudno zatem tej wypowiedzi nie odczytywać w taki sposób, że to wejście Amerykanów będzie takim wejściem przeciwko tej współpracy. Ja nie wiem, nie, Berlin-Moskwa. To nie jest kwestia przeciwko. To jest raczej kwestia taka, iż Międzymorze jest przecież konstruowane jako obszar współpracy gospodarczej, infrastruktury, w tym także współpracy energetycznej. Wielokrotnie pan prezydent Trump podkreślał, że on będzie wspierał sojuszników środkowoeuropejskich, którzy chcą samodzielności energetycznej. Rzeczy jest to wejście przeciwko, no bo jeżeli celem porozumienia, nazwijmy to Nord Stream, jest stworzenie sytuacji w takiej, w której po prostu można niektóre państwa szantażować, no to uczynienie z Polski tego głównego odbiorcy surowców energetycznych i technologii energetycznych. I tego dystrybuenta. Dokładnie. Tego państwa, które będzie dystrybuowało na pozostałe kraje Europy Środkowej. To jest przeciwdziałanie tamtej akcji. No ale celem nie jest przeciwdziałanie, tylko celem jest wzmocnienie swoich sojuszników i tych państw, które chcą umocnić swoją niepodległość. Przecież my nie działamy przeciwko Niemcom, my działamy na rzecz naszej niepodległości. To jest nasz cel. Gdyby Niemcy chciały nas w tej sprawie wspierać, to przecież chętnie taką pomoc ze strony niemieckiej przyjmiemy. Jeżeli zrezygnują z Nord Stream 2, naprawdę będziemy się bardzo cieszyli, ale niestety Donald Trump mówi, niestety, że też by z radością witał zmianę w podejściu i w polityce Federacji Rosyjskiej. Więc tutaj dokładnie tak, dlatego że przecież zbroimy się nie po to, żeby kogoś atakować, tylko żeby się bronić. Chcemy mieć niezależność energetyczną po to, żeby nikt nas nie mógł szantażować i nikt naszej niepodległości nie mógł uzależniać od siebie. I taka jest też funkcja Międzymorza i nowej roli Polski geopolitycznej w całej Europie. Kropkę. Pan minister Antoni Macierewicz był gościem specjalnego naszego wieczornego pasma poświęconego spotkaniu prezydenta Polski i prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bardzo ważne postanowienie w Waszyngtonie, ale wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy się nie kończy. Najbliższe dni to również wiele ważnych spotkań dotyczących właśnie między innymi bezpieczeństwa energetycznego. Wszystkie te wydarzenia będziemy na antenie Telewizji Republika dla państwa komentować i pokazywać, relacjonować. Raz jeszcze dziękuję, panie ministrze, za rozmowę, a państwa gorąco proszę pozostać z Republiką. Do zobaczenia.